szwagier Pataszońskiego i zakochał się w baronowej Sołowiejczyk. Baronowa też nie robiła szwagrowi wstrętów. Uczucie rozwijało się dość prawidłowo przez 2 dni. Trzeciego dyrektor Szczawnica zaprosił nas na pokerka. Kto ma szczęście w miłości, ten nie ma szczęścia w kartach. Powiedziała Globulka Konkulczyniańska, która jest ogólnie durnowata i zna różne przysłowia i powiedzonka. Odwrotnie to też działa? A w jakim sensie odwrotnie? W takim sensie, który nazwałem odwrotnym. Czy jak się w miłości nie ma szczęścia, to w kartach się ma? Takie pytanie. Ma się. Wszystko można mieć tylko częściowo. Albo się ma w kartach szczęście, albo w miłości. Informacja wydała nam się interesująca. Wzięliśmy baronową na stronę. Wpadniesz wieczorem do niejakiego Karaśkiewicza. Po co? Obejrzysz różne znaczki pocztowe i motyle. Aha. A ten twój szwagierek zagra w pokera u Szczawnicy. Szwagier nie ma pieniędzy. Złożymy się na szwagra. Zagra na nasz rachunek. Tylko uważaj, żeby mu karta szła. Pośpiesznie zmobilizowaliśmy wszystkie fundusze. Wieczorem, w pierwszym rozdaniu, szwagier miał karetę z ręki. Sprawdza się. Karaśkiewicz jest dobry w tych rzeczach. Nad ranem wyszliśmy od Szczawnicy bez pieniędzy, zegarków i wiecznych piór. Dosyć głupio się porobiło, ponieważ jak się okazało nazajutrz, Karaśkiewicz przestał się w pewnej chwili baronowej podobać. W ten oto sposób inicjatywa poważnych osób upadła. Z powodu kaprysu kobiety.